wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim służbom, urzędnikom, jednostkom Urzędu Miasta pod kierownictwem pani skarbnik, pod przewodnictwem pana prezydenta Fryderyka Kapinosa i teraz pana Jacka Wiśniewskiego za przygotowanie tego budżetu. Wśród tych drogich inwestycji głównie należy wymienić budowę hali sportowej, która w roku 2019 według założonego planu pochłonie kwotę 28 227 489 zł. Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej, nie będę pełnej nazwy projektu mówił, bo jest bardzo długa, skrócę do sformułowania. Chodzi tu głównie o budowę wiaduktu, który będzie pokryty ze środków budżetu miasta i tutaj kwota na rok 2019 jest przewidziana w wysokości 3 750 000 zł. Budowa przedszkola nr 20 to kwota 8 112 020 zł, a także wykupy gruntów, stosunkowo wysoka kwota 3 880 000 zł. Jak również otwarcie tych nowych terenów inwestycyjnych na osiedlu inwestorów, budowa tych dróg w przyszłym roku jest bardzo ważne, bo jak otworzą się nam tereny inwestycyjne, będzie można sprzedać działki i pozyskać dodatkowe środki do budżetu miasta, jak również budowa Iwaszkiewicza Bocznej, czyli otwarcie działek pod budownictwo jednorodzinne. Należy poprawić efektywność tego budżetu, ponieważ jednak ten deficyt ciąży, bo deficyt powoduje, że płacimy odsetki, dzisiaj jest to 2,5 miliona rocznie, za kilka lat wchodzi to na poziom 5. To są koszty dla naszego miasta i to są koszty, które ponoszą mieszkańcy. Drodzy Państwo, kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Przycisk zielony, kto jest przeciwny, czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. Bardzo proszę o głosowanie. Uchwała budżetowa na 2019 rok. Dziękuję bardzo. Na 23 obecnych 23 głosy za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Serdecznie gratuluję. Życzę panie prezydencie i wszystkim nam determinacji w realizacji tego budżetu, bądź też poprawy jego nawet efektywności. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że wszyscy radni jednogłośnie ten budżet zaopiniowali pozytywnie i głosowali za tym budżetem. No, co nam zostaje innego? Musimy teraz go realizować, a do tego wszystkiego jeszcze musimy cały czas oglądać się za siebie i wokół siebie, tak żeby szukać dodatkowych źródeł finansowania do tego budżetu. Jak przygotowaliśmy ten budżet, to niezwiększone zostały kwoty na zatrudnienie osób. Nawet kwota, która jest tam zaproponowana, jest niższa niż zaproponowana na 2018 rok. Uważam, że jak oszczędzamy, to już pan przewodniczący Nowakowski powiedział, to musimy oszczędzać wszyscy i musimy na każdym odcinku, bo te 3 lata czy 4 lata będą naprawdę ciężkimi latami, które musimy wszyscy pasa zaciskać w związku z tym, że czekają nas naprawdę poważne inwestycje.